Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Trosty52 i moi drodzy, witam was w 10 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, ja sobie od razu wczytam save'a, bo widzę, że muzyka zniknęła z tego miejsca. Chyba, że to kwestia tego, że jest noc i coś dziwnego się tu stało. O, od razu lepiej. Dobra, mamy tutaj trochę ludzi, z którymi możemy ogólnie pogadać. Jest też wilk. Zastanawiam się akurat teraz ogólnie, czy nie zająć się tym zadaniem, na przykład odpędzić straż, ale wolałabym sobie troszeczkę jeszcze się podszkolić. Najazdy bandytów, informacje, no powiem wam, że jest tego trochę, ale to są takie pierdoły totalne. Dobra, no chyba musimy pogadać z innymi ludźmi. Jak się sprawy mają? Hej, czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem, pamiętasz? A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju, co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Myślisz, że ja mam lepiej? Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomnę. Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Lee każe nam za to płacić wysokie grzywny. Onar tak to zorganizował. Im więcej świadków, tym większy smród. A wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichacze. Chcę dołączyć do ludzi Lee. Do ludzi Lee? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. Czemu? Lee zawsze był spokojny. W kolonii też tak było. Ale ostatnio przesadza. Chce tu po prostu siedzieć i czekać, aż paladyni wyzdychają z głodu. Sylwio uważa, że powinniśmy wyczyścić kilka małych farm poza miastem. Myślę, że to by była doskonała odmiana. Teraz większość z nas zbija bąki. I co? Chcesz zostać jednym z nas? Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekruta. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi kilka łodyg bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Na pewno gdzieś można go trochę zebrać. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Jeśli chodzi o to bagienne ziele... Mam dla ciebie kilka łodyg. To wszystko? No tyle wypalę na jedno posiedzenie. To musi być przynajmniej 10 skrętów. Tak czy inaczej, w głosowaniu o przyjęcie masz mój głos. Okej, dobra, fajnie, ale możemy mu jeszcze dawać ziele. Dobra, bo ja mam naprawdę mało chyba tego ziela. Szczególnie, że jedno wypaliłam. Mam jednego Blanta, Boże Święty. Dobra, jest ogólnie rzecz biorąc ciemno, więc przydałoby się przespać do rana. Tutaj myślę, że się przysapią do mnie. Albo i nie? Chyba nie. Dobra. I pospane. Tu jest farmer, tu jest ktoś z imieniem. Co tam? Odkąd Onar ogłosił, że zatrudnia najemników, wszędzie aż roi się od opryszków. Zlazła się tutaj cała hołota, która wcześniej nie miała odwagi wyleźć z lasu. Teraz schodzą się ze wszystkich stron. Najemnicy przybywają ze wszystkich stron? Większość z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zwabiło ich darmowe żarcie. Znów, że o tym nie wiesz. Kto pochodzi z kolonii? Lee i jego ludzie. Torlov, Kord, Jarvis, Wilk i jeszcze paru innych.
Dobra, no. To, to my raczej nie ma sensu z nim gadać, bo on jest jakimś randomem. Tu jest zwykły farmer. Z Raulem trzeba się zmierzyć i wiecie co, wydaje mi się, że spróbuję, bo ostatnio szło mi całkiem nieźle. Co prawda z bronią jednoręczną, ale teraz mam większą szansę na obrażenia krytyczne. Czego chcesz tym razem? We wszystko, co także może mu spierzemy tyłek? Chyba przywalę ci w mordę. Co? Dobra, dobra, to już gadaliśmy. Nie doszło do mnie. Dobra, jest okej w miarę. Niech ma, czego chciał. Dobra, nawet ładne mam kryty. Nie daj się. No i super. To było niezłe. I zabieram to od ciebie i rzeczy. Chyba się wkurzysz, no ale dobra. Mało mnie to interesuje. Z Rodem już mamy ogarnięte. Raul, no to... To Raul. Tam jest ogarnięta sprawa w sumie. Nie zostało nam dużo tych ludzi, plus test. To przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Jeszcze zobaczymy. No już dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? Trudno mi w to uwierzyć. Chciałbym zostać najemnikiem. Co ty na to? Rób sobie co chcesz. Okej, dobra. Czyli chyba nie wyszło też tak, jak chcieliśmy. Ode mnie nikt. Ale no już coraz lepiej stoimy ze wszystkim. Trzeba być tego pewnym. Wszystko w porządku? Hej, ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? Ciągle to samo. To tylko plotki. Chcę się do was przyłączyć. Naprawdę? Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życia. No to i tak miałeś szczęście. Nie mam czasu na takie rzeczy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I tak nie mam teraz nic lepszego do roboty. Dobra, ucznictwo. Masz coś do sprzedania? Nawet nie pytaj. Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych, Bennett. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Lee, a tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i... drakciach. Straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. Nic nie mogę. Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Nie doszło przecież nic nowego. Próbowałeś szukać pracy w mieście? W mieście? Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć. A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Już sobie wyobrażam. Ja w mundurze strażnika. I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną nie pomiata. Ciągle to samo. Trudno być tego pewnym. Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie. Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. Dobra, ogarniemy. Chyba to jest nawet jako zadanie. Albo i nie, nie wiem. Tu jest jeszcze Elena. Oczywiście wie wszystko lepiej. Mam się od tego zdania. Witaj, piękna nieznajoma. Nie wiem, czy skąd się tak denerwuje. Rzeczywiście, prawda. To było oczywiste. Dużo by mnie. Okej, czyli ona też jest randomem. Dobra, mało ważne. Ale tu jest jeszcze też Bennett. Witaj, jestem tu nowy. Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Jestem zupełnie wykończony. Masz strasznie dużo pracy, co? Racja. Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. To było wiadomo od dawna. Mam swoje zdanie na ten temat. Mogę kupić u ciebie jakąś broń? Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia do Onara. Aha, czyli ty też możesz ze mną handlować. Ale on oczywiście wie wszystko lepiej. Dobra, no nie będziemy chyba o to pytać bez sensu. Nie sprzedaję broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem.
Okej. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Mam swoje zdanie na ten temat. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Nie wiadomo już komu. Będę się utrzymać. Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź do Torlofa. On cię wypróbuje. No widzę, że Bennett taki nieprzyjemny. Mam swoje zdanie. Możesz mnie nauczyć, jak wykuć miecz? Jasne, ale to cię będzie trochę kosztować. Powiedzmy 30 złotych monet. Może później. Było dokładnie tak, jak mówisz. Trudno mi w to. Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Okej, masz takie typowe rzeczy kowalskie. Jaką broń wyrabiasz? W tej chwili zwykłe miecze, nic więcej. Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną, ze stali. Nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz Górniczej Doliny, oczywiście. Nie. Oczywiście, że nie. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Nie sądzę, że to. Chcę przyłączyć się do najemników, więc. Dobra, to już wiemy. No to chyba na razie tyle. Wejdziemy sobie do środka, tylko musimy uważać, żeby nas Silvio nie zagadał. Tu jest jeszcze Jarvis. Też ma chyba dla nas jakieś zadanie. Z tego, co mi się kojarzy. Hej, czy ja cię skądś nie znam? To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko tobie. A w obecnej sytuacji zagłosuję na ciebie tylko wtedy, jeśli będę pewien, że stoisz po stronie Lee. Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Silvio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników dołączyli do nas później. Nie byli w kolonii, ale walczyli z orkami dalej, na południu. Jakimś sposobem dowiedzieli się, że Lee szuka ludzi. Ich szefem był Silvio. Uznał przywództwo Lee, ale teraz próbuje podburzać przeciwko niemu najemników, żeby nie realizowali jego planu. Sporo ludzi Lee uważa, że to żaden problem. Ale ja znam kolesi takich jak Silvio. Zrobi wszystko, żeby zrealizować swoje zamierzenia. Czy wiesz, co zamierza Lee? Lee chce, żebyśmy czekali, aż paladyni w mieście wymrą z głodu. Planuje zabrać nas wszystkich z wyspy. A Inos wie, że nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem, jak zamierza tego dokonać, ale mu ufam. Dobrze nami dowodzi. Czy wiesz, co planuje Silvio? Silvio dowiedział się, że niektórzy z paladynów przenieśli się do starej kolonii. Mówi, że reszta paladynów nie odważy się nas tutaj zaatakować i chce wykorzystać sytuację. Plądrować małe farmy, rozprawić się z małymi patrolami straży poza miastem, złupić podróżnych, takie rzeczy. Lee uważa jednak, że w naszej sytuacji byłaby to najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Więc co powinienem zrobić? To proste. Obij paru chłopaków Silvia. Tym sposobem obie strony będą dokładnie wiedziały, za kim się opowiedziałeś. A jeśli do tego będziesz się trzymał zasad pojedynku, to zaskarbisz sobie szacunek pozostałych. Którzy z najemników to ludzie Silvia? Jest sześciu chłopa. Po pierwsze Silvio i jego prawa ręka Bulko. Potem Rod, Sentenza, Fester i Raul. Reszta jest neutralna. Albo stoi po stronie Lee. Ajajaj, będzie tego sporo. Ilu ludzi Silvia powinienem pokonać? Jeżeli powalisz trzech z nich, pokażesz, po czyjej jesteś stronie. Kogo wybierzesz, to już twoja sprawa. Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej odwagi. Nie zadzieraj z Silviem.
zrobi z ciebie siekane kotlety. Ilu ludzi Sylwia jest jeszcze na mojej liście? Fester chciał mnie zrobić w konia i to był jego błąd. Poszedłem zobaczyć się z Raulem. I? Koniecznie potrzebował porządnego obicia pyska. Dobrze, tylko tak dalej. Spodziewam się, że sponiewierasz przynajmniej... Dobra, dobra. Reguły to my znamy pojedynku. Ci farmerzy najmniej coś tak gapią, to jest chore. I tamtą część chyba omijamy, bo tam są panowie bardzo niemili. Co robisz w mojej kuchni? Coś tutaj wspaniale pachnie. O tak, już ja znam takich jak ty. Naprawdę myszkujecie po całym domu. Najpierw się przymilacie, a kiedy człowiek chce was o coś poprosić, nikogo nigdy nie ma. Jestem głodny. Nie karmię włóczęgów. Jedzenie jest dla tych, którzy pracują. I dla tego najemnego motłochu, oczywiście. Szukam pracy. Chcesz pracować na farmie? Jedynie Onar może o tym decydować. Farma, jak i cała dolina, należą do niego. Powiedziałem dokładnie to samo. Właściwie to chciałem się przyłączyć do najemników. Jesteś więc jednym z tych przestępców z kolonii karnej. Mogłam się domyślić. Zostaw mnie w spokoju, jest was tu wokoło już dostatecznie wielu. Masakra. To przecież oczywiste. Dlaczego tak nie lubisz najemników? Ci durnie strasznie grają mi na nerwach. Szczególnie Sylwio i jego tłusty kumpel Bulko. Przesiadują tu całymi dniami i przykrzają mi życie. Zupa za gorąca, mięso za twarde i tak dalej. Dlaczego więc nic z tym nie zrobisz? A co ja mogę, panie Mondralo? Pogrozić im wałkiem? Na wieśniaków to może działa, ale na tych śmierdzących drani nie. Może ja nauczyłbym tych dwóch dobrych manier. Lepiej uważaj, kochaniutki. Z tego co wiem, Sylwio nosi magiczną zbroję. Trudno go pokonać. A Bulko? Ten facet jest silny jak wół. Jak dotąd załatwił wszystkich, którzy sprzeciwiali się jemu, bądź Sylwiowi. Szukam miejsca na nocleg. Wybij sobie z głowy, spanie w mojej kuchni. Poszukaj sobie miejsca w stodole. Dobra, czyli na razie to jest wszystko. Szkoda, że Roda nie pobiłam, bo byśmy już mieli tak naprawdę Jarvisa z głowy. Chyba, że mogę zagadać do Roda na przykład i go pobić. Oj, mogę. Dobra, fajnie. To chyba nie masz nic przeciwko. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? No proszę, masz już całkiem przyzwoity miecz. Reszty też się nauczysz. Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Nie wiem, ty mi powiedz. Okej, i możemy jeszcze się z nim pobić. Wiadomo, prościej jest, jak on nie ma broni. Ale już wiemy, że jesteśmy w stanie normalnie walczyć, także... Może zawalczymy? Chyba przydałaby ci się lekcja dobrych manier, co? Dalej, spróbuj! Chyba, że on walczy jak mistrz, to wtedy jestem... Oj, tak, walczy jak mistrz. Dużo by mnie to kosztowało. Uderz go! To mnie wcale nie dziwi. Walka bronią dwuręczną. Dobrze, tak trzymaj. Oboje, ale nie, widzę, że jest całkiem nieźle. Uderz go! Mnie mówili coś mnogo. No, zasłużył sobie na to. Ajajaj, ale poszło całkiem nieźle. Nie no, dobra. Jestem w stanie go pokonać, bo to tak jak było z Raulem na początku. Wiadomo, tu jest może trochę trudniej, bo oboje walczymy bronią dwuręczną. To już się pytałam? Nie pytałam się tego, dobra. Chyba przydałaby ci... Dalej! Dobra, dobra, spróbujemy. Trzymać od tego z daleka. Nie mam czasu. Naprawdę nie mój problem. Dobra. Ajajaj. Ciągle to samo. To było głupie. Powinnam go wcześniej uderzyć. Nie, to nie ma sensu. To musiało boleć. Dobra, to nie ma sensu. Kurczę, trzeba było wykorzystać sytuację, co nie? Dobra, tu jest Raul, cały pobity. Jest sentencja, ale dobra, to na razie zostawimy w spokoju.
Wyzwanie Jarvisa. Za kilka ziół więcej. To 10 chciał. Paczuszka z zielem. Bodo. W ogóle nie widziałam Bodo nigdzie, także może jeszcze się rozejrzymy. A, powinien być mądrzejszy. Zobaczymy. Z tamtymi panami to już chyba zawalczę później. Tu jest Dar jeszcze. No właśnie, zapomniałam o tobie. Ty. Co tam palisz? Chcesz bucha? Jasne. Niezłe, co? Skąd masz towar? Mam swoje źródła. Czy po zapaleniu masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? A kogo to obchodzi? Cifer powiedział mi, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. Wiesz coś może na ten temat? Nie. To fajnie. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie wiem. Dobra, to z ciebie to chyba musimy jednak wydusić. Wyduszę to z ciebie. Spokojnie! Jestem zbyt upalony, żeby z tobą walczyć. Najpierw weź sobie porządnego macha. Serio? Mam się ten i będziemy się bić dopiero? Spróbujmy. Gdzie jest paczka? Ja tam nic nie wiem. Ech, bez sensu. Za kilka ziół, paczka z zielem. Bodo. Ja nie wiem, gdzie jest Bodo w ogóle. To jest chyba jakiś farmer, bo też tutaj są farmerzy. Naprawdę w to wierzysz? Ale na razie no to jestem troszeczkę taka podpalona. Może być w sumie. No tu jest Bodo. Cifer powiedział, że ktoś mu ukradł paczkę bagiennego ziela. I co? Myśli, że ty to zrobiłeś. O, więc dlatego się tak na mnie tempo gapi. Ostatnio byłem dla niego bardzo uprzejmy, bo myślałem, że jest mu ciężko. Ale nic to nie dało. Ja byłem dla niego uprzejmy, a on się gapił, jakby chciał mnie zabić. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie mów, że o tym. Okej, i co dalej? Nie wiem, zapiszę się, bo coś mi nie pasuje. Dawaj mi to ziele, albo pożałujesz. Słuchaj, mam tylko jednego skręta. Weź go i zostaw mnie w spokoju. Wiesz, że najemnicy Onara nas chronią, co? Więc nie rób nic głupiego. Inaczej bym się do tego zabrał. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. Dawaj bagienne ziele. Nie mam go. Mówię prawdę. Aha, no i tyle, tak? Dobra. No to może... Cifer? Wiem, kto zabrał twoje ziele. Kto? Nie wiesz. To był... Bodo? Nie, zrobił to jeden z najemników. Dar. A to bydlak. Gdzie on jest? Nawet jeśli go znajdziesz, nic ci to nie pomoże. Nie ma już tej paczki. Sprzedał ją w Korinis. Gdzie on jest? Za kuchnią, na rogu. Skasuję gnojka. Okej, dobra, fajnie. Muszę to zobaczyć. Czekaj tylko, ty... Okej, panowie, bawcie się. Aaaa!
Bawcie się dobrze, ja sobie pochodzę po cmentarzu. To już? Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. Lepiej zaopiekuję się twoją bronią. Ja pierdzielę, Boże, ile miał skrętów! Boże, widzieliście to? 75 blantów! Chwila. Naprawdę dałeś darowi popalić. Czujesz się teraz lepiej? Tak. To było przyjemne. Chyba nie dla niego. Ten mały żebrak nie ma po co przeszukiwać mojej skrzyni. Jeśli chodzi o to bagienne ziele... Mam dla ciebie kilka łodyg. Ach, mój człowiek! Masz mój głos. Dobra, załatwione. A ty coś sprzedajesz? Pokaż. Jest. Gulasz. Blanty, które ci oddałam. Dar pewnie się gniewa. Nie potrafisz trzymać języka za zębami. Powiedziałeś Ciferowi, że ukradłem jego ziele. Jasne, już idę oddać na ciebie głos. Nie potrzebuję twojego głosu. Gościu, bo naprawdę. Paczuszka z zielem. Czemu to zadanie się nie wykonało? To jest bardzo dziwne. Hej. Coś zbugowałam. Ja tam nie... Coś dziwnego się stało. Ale dobra, no. Cifer jest w sumie zadowolony. Chyba, że możemy tą paczkę znaleźć faktycznie. Chwila. Nie mów, że o tym nie wiesz. Nie wiem, bez sensu. Nie wiem już, w co wierzyć. Nie wiem, zadanie się chyba zlagowało. Nieważne. Wyzwanie Jarvisa, odpędzić straż. Jeden z najemników. Szacunek. Rod, wilk, Raul. Musimy kogoś pobić, ale to będzie problem. Dlatego myślę, że... A no tak, tu jest jeszcze Kord. Przypomniało mi się teraz. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Okej. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. No cóż... W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. Innymi słowy, jesteś cholernym amatorem. Każdy najemnik musi wiedzieć, że może polegać na swoich kompanach. Od tego zależy nasze życie. Dopóki nie nauczysz się prawidłowo trzymać broni, nie masz tu czego szukać. No dobra, ale ja umiem. Chyba, że chodzi o to, że musimy przebić ten próg. To jest bardzo możliwe. Dobra, trzeba iść podekspić. Tu są owieczki i tutaj jest ten pasterz, co ich pilnuje. Tu jest las, do którego bym chyba chciała nie wchodzić. A, tu jest ten lasek, dobra. Tutaj powinien drwal chyba siedzieć, a tu się idzie do tego, na górę, do Dextera. Dobra, no pobiegam sobie tutaj, pochodzę. Może coś znajdę. W sumie dzisiaj taki odcinek trochę też expowy. Nie wiem, ale tutaj będziemy mieli zadanko. Bodajże, przynajmniej powinno tu być. O, widzę smoczy korzeń. Jest tutaj gościu. To dobrze. Pięknie. I tu jest troll z tego, co kojarzę w lesie. A tu są rzeczy. Także może spróbujemy gościa okraść. Dzisiaj taki trochę biegowy odcinek. O, siarkę miał, dobra, fajnie. Nie wiem, ile mam wytrychów. Więc spróbujmy. Prawo, nie, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Naprawdę? To ja się wczytuję. To było lewo, prawo, prawo, lewo, prawda? Lewo, prawo, prawo, lewo. Bez sensu. 4 wytrychy chyba złamałam. Albo 3.
Lewo, prawo, prawo, lewo. I dobra. Możemy z tobą też pogadać. Hej, ty. Wszystko w porządku? Ach, witaj, nieznajomy wędrowcze. Jestem trochę zajęty, więc lepiej mów szybko, czego chcesz. Co tutaj robisz? Wszystko to, czym zwykle zajmują się myśliwi i drwale. Jest tu coś interesującego? Interesującego, powiadasz? Tak, interesujący to dobre słowo. Jeśli wejdziesz nieco głębiej w te lasy, możesz mieć bardzo niemiłe spotkanie. Mieszkają tam kudłate bestie potężnej postury i wzrostu. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, żeby je pokonać, lepiej tam nie idź. Chodzi oczywiście o trolla. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Jasne, ale najpierw przynieś mi coś normalnego do jedzenia. Umieram tu z głodu. Podzielę się z tobą swoją wiedzą, jeśli dostanę butelkę mleka, kuchenek chleba i kawałek tłustej szynki. Nie mam mleka, bo wypiłam. Super. A tutaj jest taki wąwozik dziwny trochę. Okej, są wilki. Już widać też trolla. Ja myślę, że się spróbuję z nim zmierzyć, bo to nie jest trudne w Gothiku 2. A ja się muszę nauczyć lepiej walczyć bronią dwuręczną. Cześć, panie trolu. On chyba pilnuje fajnych rzeczy z tego, co mi się kojarzy. Ciekawe, czy też tak szybko łapie agro. Podejrzewam, że tak. O, tu są dwa trolle, okej. Witam cię. To trochę potrwa. Ale raczej będzie okej. Exp będzie duży. Jest chyba 500 za zwykłego trolla. Dobra, ja się mu przytulę bardziej do tego tyłka. Oj, dobra. Wolę chyba tak go jednak bić, bo jest mi wygodniej. Boże, nawet kryty wchodzą, czajcie to? Dobra, panie kręcący się trolu. Chyba widziałam goblinią jagodę, albo mi się wydawało. Ale już zaraz powinno być po nim. Ważne, żeby mnie nie uderzył. Chociaż ja pamiętam, że już na pewnych etapach, na przykład w Gothiku 2 Noc Kruka, to biłam się z trollem tak face to face. Super. Co prawda nie będę miała z niego na przykład kła trolla. A nie, to burdes polny. Dobra. No ale jak widzicie, raczej na luzie. I 1000 expa będzie tak naprawdę za darmo. Dobra, podejdziemy od tyłu do niego. W sumie tak sobie myślę, że za niedługo pójdziemy już na czarnego trolla chyba. Cześć, paskudo. O, będzie problem. Widzę, że mnie nie zabił na hita, ale nie tak chciałam do niego podejść, tylko trochę inaczej. Chyba lepiej jest od frontu podejść, mimo wszystko. Czemu ty się kręcisz? Oj, tak, jak najbardziej. Jest okej. Wiecie, musimy wbić nowy poziom, żeby się mogła nauczyć lepiej walczyć bronią dwuręczną. Wtedy będziemy w domu.
Jak nazwać ten odcinek? Tak biegamy sobie. Tak. Sobie myślę. Ojojoj, niedobrze. Myślicie, że to była para troli? Boże, nad czym ja się zastanawiam? To tylko troll, któremu aktualnie kopiemy tyłek. Mogę schować? Dzięki. Skóra trolla. I tutaj są rzeczy. Skórzany mieszek, łuk, rapier, szczaw królewski pierwszy. Nie, no dobra, nie pierwszy, tylko drugi. Ale pierwszy ma Konstantino. Nie wiem, czy to wszystko, czy nie wszystko. Nie wiem, czy temu gościowi mogę na przykład powiedzieć, że no te trolle już nie żyją, czy coś w tym stylu. Byłoby spoko. Jeszcze bym się też przeszła tutaj zobaczyć, bo... takie miejsce dosyć... taka choinka, jakby coś mogło tu być. Nie wiem, zobaczymy, czy Grom coś powie, a jak nie, no to nie i tyle. I chyba pójdziemy sobie w stronę farmy Bengara, bo jest niedaleko w sumie. I też byłoby dobrze. Tutaj też jest taki mini kanionik. Spoczko. Szkoda, że mleka nie mam, bo wypiłam. To bym pewnie była w stanie coś dać do jedzenia. Hej. Nie mogę. Szkoda, że nie chcesz wiedzieć, że już troli nie ma. Że jesteś tam w sumie bezpieczny. A, to jest ta to przejście, dobra. Skórzany mieszek. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Okej, to jest... dobra. A tu jest jeszcze ten inosowy posąg. Co prawda nic tutaj się nie dzieje, nic tu nie ma. O proszę, jeszcze roślinki tutaj rosną i to w całkiem sporej ilości. No to ja nie wiem, jak nazwać ten odcinek w sumie. Zobaczymy, pomyślę. Ogólnie to zaraz też będziemy kończyć, tylko pójdziemy tam w stronę tej farmy. Jeszcze poekspimy trochę, może się uda. Ewentualnie pójdziemy na farmę Sekoba? Nie, raczej do Bengara bym wolała iść. Chociaż to jest trochę kawałek, się trzeba cofać. Ale dobrze, damy radę. Tu mamy wyczyszczone. Do Dextera się pójdzie, myślę, w kolejnym odcinku, albo jeszcze później. Nie spieszy się w sumie. Mi się ogólnie nie spieszy z tą serią. Tak spokojnie bym to chciała przechodzić wszystko, a nie tak, wiecie, na chybcika. Mimo wszystko tych zadań jest całkiem dużo, tylko po prostu na przykład Noc Kruka no, ma dodatkowy obszar, tak, w postaci... o, zębate ziele. W postaci właśnie... Jarkandaru. Tu coś nie rośnie? Rośnie. Te roślinki się mogą jeszcze przydać. No i dobra, i tutaj chyba już jest w miarę bezpiecznie. Chyba. Jesteśmy przy farmie. Tak naprawdę, tu jest lasek. Jesteśmy też tak naprawdę już przy tej całkowicie przełęczy. Tu są farmerzy. Może się zajmiemy dzisiaj jeszcze tymi strażnikami, bo byśmy w sumie zdążyli. Tylko czy ja sobie poradzę z dwoma, to nie wiem. Powinnam. Mam głodny myśliwy w ogóle zadanie. To trzeba będzie do niego iść. Są ci strażnicy. Trzymam się od tego z daleka. Dobra, no to może się nimi zajmę. Może dam radę. Sprawdźmy to. To rzeczywiście prawda. Mogę? Hej, ty! Co tu robicie? Wynoś się! Rozumiesz? Nie rozumiem. Jak leci? Jeśli chcesz gadać, pogadaj z Rumboldem.
Ja tu tylko sprzątam. Co tu robicie? Wynoś się! Gościu, nie rozumiem cię. Chyba muszę do Bengara najpierw zagadać. W końcu to była jego. Nic mnie już nie dziwi. Jesteś tutaj farmerem? Można by tak powiedzieć, ale właściwie to jestem tylko najętym pracownikiem. Cała okoliczna ziemia należy do jednego bogatego człowieka. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. Mam rozwiązać wasze problemy ze strażą. Co? Mówiłem Onarowi, że powinien mi przysłać kilku swoich najemników. To moja szansa na to, żeby się wykazać. Rewelacyjnie. Wiesz, co mi zrobią strażnicy, jak schrzanisz sprawę? Ci dranie przychodzą tu co tydzień i zbierają podatki dla miasta. Dobrze, że przyszedłeś właśnie teraz. Zazwyczaj zjawiają się o tej porze. Powinni tu być za chwilę. Niech no strażnicy przyjdą, zajmę się nimi. Nie mogę się doczekać. Nadchodzą. Widzisz? A nie mówiłem? Tylko nie nawal. Naprawdę nie mój problem. Dobra, mam nadzieję, że mi się to uda. Nie powinni być jacyś trudni. Podejrzewam, że mają taką podstawową walkę. Trzeba uważać na to. The Clue. Spójrz na tego! Co za pokraka! Hej! Co cię tu sprowadza? Tak, kim u diabła jesteś? Nie mówię ci przecież nic nowego. Jestem twoim najgorszym koszmarem. Raczej trupem! Nic mnie... O rany! Ała, dobra, dałam się. Dobra, zrobimy trochę... O Boże, ale migrę zacina. Jeszcze ten baran mi się podkłada. Jezus, ale tnie, jeszcze deszcz zaczął padać w grze. Najlepsze jest to, że kliknęłam obronę. Kurde no. Dlaczego akurat w grze musiał zacząć padać deszcz jeszcze do tego wszystkiego? To jest takie bez sensu i to jest takie niesprawiedliwe. Dlaczego dowiaduje się o tym dopiero... Spójrz na tego! Dobra, chodź. To naprawdę nie mój problem. Mogę ci powiedzieć wcześniej. Oni zrobią sobie... Dobra, spróbujemy jeszcze raz. No i dobra. Uch. Trochę pozacinało. Nic się nie zmieni. Na szczęście poszło nawet w miarę. Oczywiście teraz nagle nie zacina, nie? Nie ma już spadków FPS-u ani niczego. To mnie wcale nie dziwi. Wasze problemy ze strażą należą już do przeszłości. Nieźle. Teraz może zostaną nam jakieś drobne na koniec miesiąca. Dzięki. Dobra. Jeszcze wrócimy na tą farmę. Ale chciałabym wrócić do Torlofa. I mu powiedzieć o tym, że już się udało i w ogóle. O Boże, uwielbiam jak dzwonią na przykład z Orange, wiecie? Naprawdę. Kocham to. Ja i tak już nie mam czasu na to, żeby gadać z ludźmi, a oni jeszcze będą mi z Orange dzwonić. Świetnie. Dobra, wracamy do Torlofa, bo chcę mieć to jako dzisiejszą taką, wiecie, kwestię zakończoną dzisiejszego odcinka. Chociaż w sumie trolle były też takie dosyć spoko. Dla Groma muszę załatwić mleko, bo nie mam, i szynkę. Chyba tak. Ale to już za chwilę sobie ogarniemy, tak naprawdę dopiero w kolejnym odcinku chyba. Teraz tylko ogarniemy Torlofa i zakończymy na dzisiaj. No, nie mogę się już doczekać kolejnego poziomu. Jeszcze trochę, bo już bym się chciała nauczyć walki bronią dwuręczną lepiej. Przeskoczyć ten próg punktowy. Jakbym
Nie no, w sumie jakbym wiedziała, to i tak bym tego nie zrobiła, bo zaś bym lepszej broni potem nie mogła unieść. A tu się polne bestie zdrespiły. Czy one tu były cały czas? Jak to działa? Będzie dłuższy odcinek w porównaniu do ostatniego. Ja niby nie mam czasu na to. Jezu. Czemu ja chcę walczyć bronią dwuręczną, to nie wiem. Trochę to jest problematyczne, muszę powiedzieć. Dobra. Jeszcze rośliny. I lecimy. Jakim cudem ja tutaj ich nie zabiłam, to naprawdę nie rozumiem. Dobra, w sumie teraz nagram dla was ten film, wrzucę go sobie do renderowania i później prawdopodobnie pójdę robić sobie obiad. No a potem muszę jechać do miasta, do centrum. Ojej, naprawdę jestem teraz taka zabiegana przed tym wyjazdem. No, nie dziwne w sumie. Wczoraj w ogóle tak samo byłam zawalona cały weekend. Nikt nie chce wiedzieć. Standardowo. Nie, nie trudno mi w to uwierzyć. Dobra, Torlov. Mnie mówili co innego. To żadna tajemnica. Rozwiązałem problemy Bengara ze strażnikami. Upewniłeś się, że nie wrócą na jego farmę następnego dnia? No cóż, raczej im się to nie uda, zwięźle mówiąc. Dobra robota. Przeszedłeś próbę. Ktoś, kto poradził sobie ze strażnikami, zasługuje na nasz szacunek. No i dobra. Moi drodzy, dziękuję wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was ten film i w kolejnym myślę, że wrócimy do miasta, bo może być tak, że odblokuje nam się zadanie z Gildią Złodziei. I mamy jeszcze te najazdy bandytów i to w sumie też moglibyśmy już chyba pomału zrobić. Zresztą chcę iść też do takich miejsc, gdzie możemy expić, bo dzięki temu będziemy mogli się nauczyć tej walki bronią dwuręczną lepiej i Kord dzięki temu nas zaakceptuje, etc. Także dzięki wam jeszcze raz, do kolejnych materiałów, cześć!